Otwórz teraz, proszę Boże, moje serce, moją duszę i prowadź nas, Boże, drogą prostą, drogą tych, których obdarzasz zawsze łaską, dobrodziejstwami, nie zaś drogą tych, na których jesteś zagniewany, ani drogą tych, którzy błądzą. Jestem wdzięczny światłości za przywrócenie pełnego przepływu boskiego światła poprzez mój trzeci, czwarty kręg, kręgosłupa lędźwiowego, poprzez ich wyrostki, poprzez ich dyski, energetykę, a także przez moje dolne czakramy gruczoły dokrewne, poprzez moje serduszko. Jestem wdzięczny światłości za to, że mój trzeci, czwarty kręg lędźwiowego kręgosłupa, ich wyrostki, więzadła, mięśnie, przylegające dyski, ich energetyka oraz moje dolne czakramy gruczoły dokrewne zawsze prawidłowo funkcjonują, zawsze są na swoim miejscu. Przepraszam, że nie staraliśmy się z duszą kiedyś, aby tak właśnie się działo. Jestem wdzięczny Bogu za to, że mój trzeci, czwarty kręg lędźwiowego kręgosłupa, ich więzadła, mięśnie, ich wyrostki, przylegające dyski, ich energetyka oraz inne moje kręgi zawsze są pełne witalności, życia, światłości, Bożej miłości. Jestem wdzięczny Bogu stwórczej mocy miłości za to, że trzeci, czwarty kręg lędźwiowego kręgosłupa, ich wyrostki, energetyka zostały mocą boskiej miłości, mocą aktu boskiej łaski odbudowane w prawidłową tkankę kostną, prawidłowe obiegi energii. Czy Bóg przywrócił witalność i zdrowie w tym obszarze? Realizując duszą chętnie plan Boga w moim życiu, z moim zdrowym trzecim, czwartym kręgiem lędźwiowego kręgosłupa, z ich wspaniale zdrowymi dyskami, wyrostkami, z ich czystą energetyką, a także z doskonale oczyszczonymi, uzdrowionymi trzema dolnymi gruczołami i czakramami. Jestem wdzięczny światłości za to, że dyski sąsiadujące z trzecim, czwartym kręgiem lędźwiowym zawsze mają dany przez Stwórcę prawidłowy kształt, elastyczną strukturę i prawidłowe wibracje, kolory, energii. Jestem wdzięczny Bogu stwórczej siły miłości za to, że cała dalsza i bliższa okolica mojego trzeciego, czwartego kręgu, lędźwiowego kręgosłupa, tkanki miękkie, mięśnie, ich wyrostki, przylegające dyski, kanały energetyczne zawsze i wszędzie funkcjonują prawidłowo w zgodzie z wolą Boga. Jestem wdzięczny Bogu, dawcy mojego życia, za to, że obdarzył mnie ufnością, nadzieją, cierpliwością, że wzniósł mnie ponad moje lęki i ograniczenia oraz zawsze kreuje moje bezpieczne, radosne istnienie. Jestem wdzięczny uzdrawiającej światłości za odbudowę, za zrównoważenie mojego ciała fizycznego, energetycznego, także w obszarze mojego trzeciego, czwartego kręgu, lędźwiowego kręgosłupa. Jestem spokojny wobec biegu życia i ufam Bogu, stwórczej siły miłości, zawsze bezpieczny, zawsze chroniony, także w obszarze mojego trzeciego, czwartego kręgu, lędźwiowego kręgosłupa, a także na wszystkich moich gruczołach i czakramach. Jestem wdzięczny Bogu, stwórczej sile miłości, za to, że cuda tworzy dla mnie na co dzień. Wchodzę w siebie, w moją duszę, w moje serce, w moje energie, aby z Bożą pomocą pozbyć się wzorca, który stworzył chorobę mojego kręgosłupa na obszarze mojego trzeciego, czwartego kręgu, lędźwiowego kręgosłupa. Jestem wdzięczny światłości za akt boskiej łaski skierowany dla mnie, dla mojej duszy, w obszar mojego trzeciego, czwartego kręgu, kręgosłupa lędźwiowego, a także na moje wszystkie czakramy, gruczoły, dokrewy. Przyjmuję boskie uzdrowienie, Bożą łaskę dla mnie, dla mojej duszy, również w okolice mojego trzeciego, czwartego kręgu, lędźwiowego kręgosłupa, na moje gruczoły dokrewne, na moje czakramy. Przebaczyłem sobie to, że od słabości energetycznej moich nerek i meridianów z nimi związanych, a także z wychłodzenia, osłabienia organizmu, powstały kiedyś blokady w obszarze mojego trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego kręgosłupa w moich energiach. Jestem wolny od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb hodowania, trzymania demonów, szkodliwych energii w obszarze mojego
trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego, kręgosłupa i w innych energiach. Akceptuję to, że moje energie służą właściwej przemianie materii w energię, a materii, dalej substancję ciała, co korzystnie wpływa zawsze na obszar mojego trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego, kręgosłupa, na cały mój organizm i energetykę. Akceptuję to, że każdy ruch wody wyrażający się w moich nerkach jest zawsze związany z podstawową energią i z substancją ciała, co korzystnie odzwierciedla się w obszarze mojego trzeciego, czwartego kręgu, lędźwiowego kręgosłupa, w całym moim organizmie i w energiach. Akceptuję to, że moje nerki są odzwierciedleniem sił życiowych mojego ojca, mojej matki na chwilę mojego poczęcia, a także karmicznych przejawów aktywności i uwarunkowań mojej własnej duszy. Akceptuję to, że moja prawa nerka, nazywana małym ogniem życia, ma za zadanie utrzymywać odpowiednią temperaturę ciała, zachowywać w cieple śledzionę i żołądek oraz oddziaływać na libido, co zawsze korzystnie odzwierciedla się w całym moim życiu, w organizmie, a także w obszarze trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego kręgosłupa, w czakramach, gruczołach dokrewnych, w energiach. Akceptuję to, że funkcją mojej prawej nerki jest również wytwarzanie energii ochronnej, a także poruszanie wszystkich płynów wewnętrznych, co zawsze odzwierciedla się w obszarze mojego trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego kręgosłupa w energiach, a także w trzech dolnych czakramach, gruczołach dokrewnych. Przebaczyłem sobie to, że spożywając nadmierne ilości niewłaściwego, zimnego pokarmu, alkoholi, narkotyków, osłabiałem moje nerki oraz cały organizm, w tym obszar mojego trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego kręgosłupa, energię, dolne czakramy, gruczoły dokrewne. Akceptuję to, że moje nerki razem z Bogiem są bezpośrednio odpowiedzialne za siłę życiową. Przeczyłem sobie to, że blokowałem z duszą moją własną życiową siłę, jaką zawsze daje mi Bóg. Przebaczyłem sobie to, że niemoc płciowa lub różnego rodzaju biegunki były wskazówkami słabości mojej energii oraz problemów w obszarze mojego trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego kręgosłupa, w moich czakramach, gruczołach dokrewnych, w moim organizmie. Akceptuję to, że moja lewa nerka związana jest z substancją ciała. Odpowiada za budowę, za jakość kości, szpiku, mózgu, włosów, zębów, brwi, a także za mój trzeci, czwarty kręg lędźwiowego kręgosłupa, jego energię. Dziękuję Tobie, Boże, za akt Twojej łaski skierowany dla mnie, dla mojej duszy, również w obszarze trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego kręgosłupa, a także w nerkach, w całym układzie moczowo-płciowym. Przebaczyłem sobie to, że za kłopoty z zębami, kręgami kręgosłupa lędźwiowego odpowiadała moja zablokowana lewa nerka oraz intencje mojej duszy. Przebaczyłem sobie to, że choroby takie jak zwapnienie albo zwyrodnienie stawów, tak zwane artrozy, były u mnie spowodowane energetyczną niewydolnością nerki odpowiadającej za substancję organizmu. Akceptuję mój doskonały słuch bazujący na zdrowych nerkach. Przebaczam moim rodzicom to, że byli głusi, chorując, blokując sobie własne nerki. Akceptuję to, że moja silna wola i chęć podejmowania licznych działań pochodzi z moich mocnych nerek. Dziękuję Tobie, Boże, że dałeś mi takowe mocne nerki. Przebaczyłem sobie to, że główną destrukcją, emocją związaną z moimi nerkami był mój własny strach. Przebaczyłem sobie to, że kiedyś, mając mocne nerki, byłem nieustraszony, lecz używałem także boskich mocy do destrukcji oraz do zniszczenia. Jestem wolny od wszystkich intencji, nawyków, potrzeb oddawania energii moich nerek, mojej witalności różnym cwanym mistrzom, żywym bogom, guru, bogom energetycznym oraz komukolwiek innemu. Jestem wdzięczny światłości za uwolnienie mnie i mojej duszy od wszystkich genów, sekwencji w łańcuchach DNA, RNA pochodzących od hybryd zwierzęcych oraz z inkarnacji zwierzęcych, a zapisanych w moim kręgosłupie, również w obszarze trzeciego, czwartego kręgu lędźwiowego, w jego wyrostkach, przylegających dyskach, energetyce, w moich gruczołach dokrewnych, nerkach, w moich czakramach.
Jestem wdzięczny Bogu Stwórczej Siły i Miłości za uwolnienie mnie od całego bólu mojego trzeciego, czwartego kręgu, lędźwiowego kręgosłupa, jego okolic, którym to bólem karałem się kiedyś z duszą, gdy brakowało mi bezpieczeństwa, wsparcia finansowego, wsparcia innych ludzi, a nade wszystko światła i wsparcia Boga. Jestem wdzięczny światłości za uwolnienie mnie, mojej duszy, od wszystkich negatywnych skutków dawnych, ciężkich porodów, które odcisnęły się kiedyś na moim trzecim, czwartym kręgu lędźwiowego kręgosłupa, jego wyrostkach, przylegających dyskach, energetyce. Jestem wdzięczny Tobie, Boże, za uwolnienie mnie, mojej duszy, od wszystkich wrodzonych skrzywień mojego kręgosłupa, od hiperlordozy, kifozy, skolioz, kifoskolioz, a także tych pochodzących z poprzednich wcieleń, dolegliwości, wad, które odcisnęły się na moim trzecim, czwartym kręgu lędźwiowego kręgosłupa, na moich czakramach, gruczołach do krewnych, na całej mojej istocie. Jestem wdzięczny światłości za uwolnienie mnie, mojej duszy, od wszystkich wad mojego kręgosłupa, także tych pochodzących z poprzednich wcieleń, które to wady odcisnęły się na moim trzecim, czwartym kręgu lędźwiowego kręgosłupa, na moich czakramach, gruczołach do krewnych, na moim serduszku. Jestem wdzięczny światłości za kasację wszystkich zmian genetycznych odziedziczonych przeze mnie po moich rodzicach, po ich rodzicach i dalszych przodkach, które to zmiany genetyczne zdeformowały mój trzeci, czwarty kręg lędźwiowego kręgosłupa, jego wyrostki, przylegające dyski i negatywnie na nie wpłynęły. Jestem wdzięczny Bogu, dawcy mojego życia, za kasację wszystkich negatywnych, dawnych duszą eksperymentów moim kręgosłupem, kręgosłupami innych istot, z właściwą postawą fizyczną, duchową. Jestem także wdzięczny za kasację wszystkich negatywnych skutków owych eksperymentów z kręgosłupami.